Siemano, z tej strony Ojciec z Dwójki Dzieci. Czekaliśmy tyle lat, żeby w końcu zagrać w Gwinta w toalecie. Mobilny na iOS-a. Zapraszam na recenzję. Dla tych, którzy jeszcze nie grali w Gwinta na PC, powiem tylko krótko. Jest to gierka, która ewoluowała z mini gry z Wiedźmina 3. Gra karciana, bardzo wymagająca, z piękną oprawą graficzną, z pięknymi animacjami w naszym pięknym świecie wiedźmińskim. Skoro dotrwaliśmy do premiery na iPhony, może powiem Wam, jakie są wymagania. To będzie iPhone 6X, 7, 8, 10, XR, XS, 11, 11 Pro oraz iPady Mini 4, Air 2, iPad Pro 9.7, 10,5 cala, iPad Pro 2 drugiej generacji 12,9 cala lub nowsze. Dodatkowo potrzebujemy 2,4 giga pamięci na naszym dysku, na naszym iPadzie lub iPhonie. No i pora zainstalować gierkę i pociąć trochę w nią. Na pierwszy rzut oka gra wygląda, przynajmniej w menu, na tą samą, ten sam układ. Nie dam sobie oczywiście głowy uciąć, ale tak mi się wydaje, że jednak bardzo podobny jest do pecetowego i bardzo dobrze, dlatego że przechodząc z peceta na iOS-a jesteśmy w stanie bezproblemowo przeklikać się przez menu. Wiemy mniej więcej, o co chodzi. Klikniemy sobie w tworzenie talii. Zobaczmy, jak ono wygląda. Prędkość wczytywania, jak dla mnie, jest ok. Mamy piękny układ, który ślicznie wygląda na tym iPhone'ie. Jestem strasznie z niego zadowolony. I klikając na kartę, dostajemy informację o niej. Dodatkowo dochodzi śliczna animacja. I możemy się pocieszyć w pełnej okazałości tą oto kartą. Także tak pokrótce wygląda tworzenie kart. Proszę, i ewentualnie możemy sobie wejść w naszą talię, zedytować ją, dodać kartę, od razu mamy akcję. Jak widać, nie możemy stworzyć tego deku, przekroczyliśmy koszt werbunku. No i klikanie na iOS-ie jest bardzo intuicyjne, przyjemne, szczerze to nawet chyba fajniejsze niż na PC-cie. To jest niesamowite, ale grafika w tej grze, jak zaraz zobaczycie, jest... Wygląda jakby była taka sama jak na PC-cie, natomiast to są urządzenia mobilne, pamiętajmy o tym, więc tutaj moc obliczeniowa jest bardziej ograniczona. Te iPhone'y też mają swoje lata, a pomimo tego to naprawdę świetnie wygląda. Ja jestem w niebo wzięty, że oni udało im się tak zoptymalizować gierkę. Chyba to jest najpiękniejsza karcianka na rynku, jeżeli chodzi o mobilne zastosowania. Chyba ładniejszej karcianki nie widziałem. Jeżeli Wy widzieliście, napiszcie w komentarzach, bo jestem ciekaw. Natomiast ja jestem w szoku, że to pięknie wygląda, a na PC-tach niektórych, na przykład na laptopach, potrafiło troszeczkę przyhaczyć w niektórych miejscach, więc naprawdę chylę czoła, jeżeli chodzi o grafikę, optymalizację, jakość jest fenomenalna. Co do dźwięku, sprawa jest trywialnie prosta, po prostu jest taki sam jak na PC-cie. Tutaj po prostu muzyka, dźwięki, wszystkie detale są copy-paste z wersji PC-towej, więc niczego nowego nie widzimy poza utrzymaniem tej wysokiej jakości, wysokiego standardu dźwięku i jestem z tego oczywiście zadowolony, ale też nie spodziewałem się tutaj żadnych jakichś większych wodotrysków. No, po prostu przekopiowany dźwięk działa idealnie, nie mam żadnych zastrzeżeń, no i po prostu jest świetny. Wybór rozgrywki jest tutaj tak samo trywialny jak na wersji PC-towej. Nie zagramy sobie rozgrywki klasycznej, zróbmy sobie trening. Bez problemu, intuicyjnie tutaj możemy sobie klikać. Piękne widzimy również grafiki na tych loading screenach. No śliczne, prawda? I tak samo jak na wersji PC-towej, to po prostu wygląda strasznie podobnie do siebie, wręcz identycznie. Różnica jest przy wybieraniu kart do odrzucenia.
Tutaj możemy sobie kliknąć dwa razy na kartę, żeby ją odrzucić. Ale jeżeli chcemy, możemy również przeciągnąć tą kartę, no na przykład w taki sposób. O, proszę bardzo. Cyk. I już nie mamy. Dobrze. Jeszcze możemy sobie nacisnąć, jak już nie chcemy w żadnej karty odrzucić, po prostu zieloną strzałeczkę i akceptować. I tutaj elegancko wszystko jest wyświetlone, bardzo podobnie do wersji PC-towej. No to wygląda niemalże identycznie. Teraz tak, możemy spasować, ale zagrajmy sobie na przykład naszego lyryjskiego kusznika. Łapiemy za kartę, rzucamy na stół, wybierając pierwszy lub drugi rząd. Koniec tury. Przeciwnik tutaj zagrywać będzie kartę. Fajne jest to, że karta jest opisana przy każdym rzucie. Rzućmy sobie jednostkę, na przykład sztukmistrza z Cintry. Jak widzicie, opis jego jest ładnie wyeksponowany, więc możemy sobie tutaj doczytać jego umiejętności. Jeżeli chcemy, możemy przytrzymać przycisk dłużej, no i dostajemy szczegółowe informacje o tej jednostce, bardziej szczegółowe, z dodatkowymi opisami. Jak dla mnie jest to bardzo czytelny sposób informowania nas o umiejętnościach karty. Wybierzmy sobie kartę. Możemy anulować ten wybór, możemy podświetlić kolejną. Jak dwa razy klikniemy na portal, nic się nie dzieje. Musimy go złapać i wyrzucamy sobie naprzód. Jak widać, pomimo tego, że ekran jest, znaczy no, te karty są malutkie, ja w ogóle nie popełniłem żadnego misklika, grając w tą wersję. Gra się po prostu obłędnie. Wybieramy działania kart, z karty na kartę. Jest to po prostu trywialne. Koniec tury. I no, jak widzicie, dość intuicyjne w klikaniu, dość łatwe, przyjemne. Ta wersja jest po prostu lepsza od tej PC-towej. Rzućmy sobie teraz adeptkę Zaretuzy. Ciach. No i musimy postrzelać sobie troszkę. To strzelanie, sami widzicie, dość banalne, trywialne. Ciach. Naładujmy kartę. Proszę. Rzućmy sobie teraz setnika na tył. Mamy znowu możliwość strzelania. Zobaczcie, jakie to łatwe. Pomimo tego, że one są takie malutkie, pomimo tego, że tekst jest też mały, to wszystko jest czytelne, przyjemne i łatwe w obsłudze. Jak na iPhone'a przystało. Także jestem ogromnie zadowolony z tego. No już nie mogę się doczekać wersji na Androida. Rzućmy sobie, przypuśćmy, tak. Widzicie, czy ja rzucam na swoją, czy na wrogą kartę, czy ja wybieram swoją, czy wrogą kartę. Bez problemu jestem w stanie sobie przeklikać się przez to. Przywalmy mu i to tak dość srogo. Niech trochę poobrywa. Dodatkowo jeszcze mamy możliwość sprawdzenia naszej talii. Czyli jak naciśniemy, to nie jest jeden klik, tylko trzeba dłużej przytrzymać. Cmentarz tak samo. Dłużej przytrzymujemy, widać, że mamy kartę na cmentarzu Filipa, jej opis. Przyszedł czas na małe podsumowanie. Po pierwsze, mobilność. No, nie sposób zauważyć, że to jest gra na telefon komórkowy, więc mamy tutaj plus w postaci większej mobilności. W każdym wolnym czasie, kiedy się nudzimy, możemy sobie odpalić na te 15 minut 10 partyjkę w Gwinta, co ja szanuję i jestem mega z tego zadowolony. Pozwoli mi to również na zwiększenie ilości gier, czyli mojego skilla. I to jest duży plus. Kolejna sprawa. Sterowanie jest bardziej intuicyjne niż na PC-cie i tutaj jestem w 100% pewien, że Wam się spodoba
jest lepiej, fajniej się gra na telefonie komórkowym, serio. Wolę grać na telefonie komórkowym niż na PC-cie. Z przykrością to stwierdzam. Po prostu jest przyjemniej, łatwiej, intuicyjniej i, no nie wiem, no wygodniej. Po prostu. Rewelacja. Co do kolejnego tematu, płynność. Ta płynność to jest po pierwsze płynność takich ruchów, jeżeli chodzi o płynność wykonywania rozkazów, wykonywania jakiegoś ruchu, ale płynność też graficzna i tak po prostu wszystko przyjemniej się odbywa, płynnie. No, jest rewelacja, jeżeli chodzi o to. To jest po prostu sztos. Kultura pracy napisałem. Kultura pracy. Wiecie dlaczego kultura pracy? Ponieważ jeżeli mamy sprzęt komputerowy, na przykład laptop, to ten laptop wyje, świszczy, wieje, tam nie wiadomo co się z nim dzieje. Komputer jak nie jest porządnie wyciszony, to też jest katowany. Natomiast no, telefon, no, wentylatorów jeszcze nie produkują w telefonach. A mimo tego po prostu na telefonie działa to wyśmienicie, ślicznie, pięknie, więc kultura pracy tutaj jest na najwyższym poziomie. Nie słyszę jakiegoś dodatkowego dźwięku, który wyskakuje nam dodatkowo z naszego iPhone'a. Jeszcze na podsumowanie dodam, że jest wada. Jest wada całego tego rozwiązania w postaci iPhone'owego gwinta. Po prostu nie ma go na Androida. I to jest jedyna, największa wada i to jest moje życzenie, żeby był. Natomiast przypomnę wszystkim, że tych urządzeń na iOS-a jest kilka i dużo łatwiej jest napisać kod na te kilka urządzeń. Na Androida są tysiące, setki, tysiące, nie wiem, masa urządzeń jest i oni muszą zapewnić support dla tych urządzeń, więc po prostu premiera na Androida będzie w przyszłym roku najprawdopodobniej, no na 99%. No i ona jest spowodowana właśnie tymi komplikacjami związanymi z tym Androidem, z tą ilością urządzeń. Ja to szanuję jak najbardziej, ale dopisuję to jako właśnie minus z tego względu, że muszę czekać niestety na urządzenie, znaczy no, na tego androidowego właśnie gwinta, bo ja osobiście no, nie siedzę na co dzień na iOS-ie. także to jest no, taka wada jedyna. A tak to oczywiście nie dodaję tutaj, nie wprowadzam żadnych tematów związanych z wersją PC-tową, jeżeli chodzi o karty, o zmiany w grze i tak dalej. Tutaj się tylko odnoszę do wersji gwinta PC-towej, a tej na iOS-ie, więc żebyście mieli świadomość, o czym mówię i do czego się odnoszę. Na koniec chciałbym dodać, że to urządzenie w postaci iPhone'a zostało wypożyczone, także podziękowania dla mojego szefa, pana Romana. Napiszcie w komentarzach, może zobaczy. Także dziękuję ślicznie. Mogłem sobie potestować w dniu premiery no, tego gwincioszka na iOS-a. Szkoda, że nie będę mógł sobie codziennie grać na tym sprzęcie, bo jest no, zacny. Jest zacny. Naprawdę gwincior na iOS-a rządzi. Ja również dziękuję Wam wszystkim, moderatorom wspierającym i Wam widzowie za wspieranie kanału. Dziękuję za wszystkie komentarze. Jeżeli Wam się ten materiał w ogóle podoba, to nie zapominajcie o łapce w górę, o komentarzu. W taki sposób możecie podziękować za moją pracę, za trud włożony tutaj w tworzenie takiego materiału. Jeżeli chcecie więcej recenzji, piszcie, ja chętnie czytam Wasze komentarze. Lubię na nie odpowiadać, więc po prostu piszcie. Dziękuję, dużo otuchy, trzymajcie się, ojciec dwójki dzieci, pozdrawiam Was, no i czekam, poczytam sobie, co tam napisaliście. Hejo. Ale ze mnie pacjent. Dziękuję serdecznie oczywiście firmie CD Projekt Red za wysłanie mi tej wersji. No zapomniałem, przepraszam, moja wina. Dziękuję ślicznie za zaufanie, za podesłanie mi tej wersji recenzenckiej.
Świetną robotę w ogóle robicie. Naprawdę, tak trzymać. 10 na 10 dla Gwinta. Pozdrawiam, hej.